Witam serdecznie na moim kanale MCHTV. Nazywam się Mateusz i ja wraz z moją narzeczoną Anią wybieramy się w sierpniu na wczasy do Grecji na wyspę Kretę. Do miejscowości Agia Pelagia. Na tym filmie chciałbym przedstawić troszkę historii Krety. Kreta jest największą wyspą grecką, piątą na Morzu Śródziemnym. Ma powierzchnię 8336 km2, linię brzegową długości 1046 km i jej rozpiętość ze wschodu na zachód dochodzi do 260 km. Podczas gdy szerokość nie przekracza 60 km, w największym punkcie, zwanym przesmykiem Lara Petra, liczy zaledwie 12 km. Przez środek wyspy ze wschodu na zachód biegnie wysokie góry, podzielone na trzy główne pasma. Dikti 2148 metrów nad poziomem morza, na wschodzie Idea Psilitoritis 2456 metrów nad poziomem morza, w centrum Ilefka Ori Góry Białe 2452 metry nad poziomem morza oraz kilka mniejszych masywów Juchtas Acerosisia. Przez około 10 milionów lat kilka skrawków lądu, z których później powstała Kreta, odłamało się od Peloponezu. Wyspa uzyskała dzisiejszy kształt drogą zbijania się, zapadania i wypiętrzania lądu na przestrzeni 4 milionów lat. Kreta wciąż jeszcze nie zastygła w bezruchu. 100 km od jej południowych wybrzeży przy rowie Helioceńskim, 4000 metrów głębokości, egejska płyta tektoniczna jest wypychana na afrykańską kilka centymetrów rocznie. Obliczono, że w ciągu ostatnich 13 milionów lat wyspa zbliżyła się w ten sposób o 400 km do wybrzeży Afryki. Kreta porusza się także w pionie, jej zachodni brzeg wynurza się, a wschodni opada. Jest to dokładnie widoczne na półwyspie Gramovosa oraz w pobliskim antycznym porcie Falasarna, wyniesionym nad morze. Dla przeciwwagi, ruiny starożytnego Olus po wschodniej stronie wyspy tkwią pod powierzchnią morza. Zaklęte w kamieniu, 4000 lat cywilizacji na Krecie pozostawiło liczne rozmaite ślady ludzkiej działalności budowlane, a że w dawnych czasach budowano solidnie z kamienia, archeolodzy mają na wyspie pełne ręce roboty. Już od ponad 100 lat i na razie nic nie wskazuje na to, by miało im braknąć zajęcia. Kreteńska ziemia kryje jeszcze wiele ruin i skarbów, nie mówiąc o bardzo starych budowlach, które wciąż stoją całe, drwiąc z upływającego czasu. Minojczycy, Dorowie, Bizantyjczycy, Wenecjanie, Turcy, każdy dodał coś od siebie do 4000 lat kretyjskiego tygla. Minojskie pałace, wille, grobowce. Pierwsze pałace na Krecie budowano około 1900 roku przed naszą erą. Zostały one zniszczone przez trzęsienie ziemi około 1600 roku przed naszą erą, po którym odbudowano je w jeszcze wspanialszej formie. Osiągnęły monumentalne rozmiary i wysoki poziom luksusu. Pałac był częścią miasta, bardzo zawartej struktury mieszkalnej. Najlepsze przykłady miejskiej zabudowy minojskiej zachowały się w Knossos, Festos i Mali. Wiejskim odpowiednikiem pałacu była willa, nieco mniejsza rezydencja właściciela ziemskiego lub urzędnika, wokół której wyrastała osada. Miasta z pałacami i wioski z willami łączyła sieć dróg, przy których stawiano strażnice. Ruiny willi odkryto między nimi w Vacant Pietro, Tilsos, Agia Triada, a Minsosus, minojskie nekropolie, odkopane w pobliżu pałaców i miast, zawierały rozmaite rodzaje pochówków. Przeważały groby
szybowe i komorowe, podczas gdy na południu wyspy popularne były okrągło wystające nawet 3 metry ponad ziemią, pokryte pułą tolosy. W Armenii natrafiono na cmentarzysko z 200 wykrytymi w skale czworokątnymi grobami. 1500 do 1300 roku przed naszą erą. W Kaminiarii odkryto monumentalny tolos, a w Oruni całe cmentarzysko. 2500 do 1250 roku przed naszą erą z pierwszym nieobrabowanym pochówkiem minojskim, twierdze, miasta i świątynie Dorów. Po upadku cywilizacji minojskiej na Krecie zmienił się styl budownictwa. Miejskie nieufortkowanych pałaców zajęły otoczone murami miasta Dorów, założone na wyspie w liczbie setki. Miały one akropol, górną twierdzę na szczycie wzgórza, monumentalne świątynie greckich bogów, agorę z reprezentacyjnymi budynkami, cysterny na wodę i ciasne stłoczone domostwa. Jeden z najstarszych założonych miejskich na wyspie jest Latou. 8 i 7 wiek przed naszą erą. W Dirosos są szczątki definionu zbudowanej w okresie geometrycznym. Połowa 8 wieku przed naszą erą. Najstarszej znanej świątyni greckiej na Krecie, Etherina, Polininia, Apteria, Lisos i Farasarna, to niektóre miasta zakładane przez Achojów i Dorów. Rzymskie podskryptum. Rzymianie, którzy podbili Kretę w 67 roku przed naszą erą, nie wykazywali nadmiernej aktywności budowlanej na wyspie. Swoje wysiłki zorganizowali w Gortynie, mieście równie Mesara, które stało się stolicą Porownicji i Krety i Cyrenei. W Gortynie zbudowali forum gmachu publiczne. Odeon, który ruiny zachowały się w naszych czasach, Rzymianie rozbudowywali zastane miasta heliastyczne. I tak, na przykład w Aptera stoją wysklepione rzymskie cysterny, w Lisos amfiteatr, w Polinii akwedukt, kościoły i monastyry bizantyjskie. Chrześcijaństwo na wyspie rozwijało się właściwie od początku związane z działalnością świętego Pawła i jego ucznia świętego Tytusa w pierwszym okresie bizantyjskim 337 rok do 824 roku naszej ery. Bazylika przeszła metamorfozę od prostokątnej, podzielonej na nawy kolumniadą pokrytej dwuspadowym dachem budowli, stała się w VI wieku symboliczną strukturą na planie krzyża z kopułą na przecięciu jego ramion. Najstarszym zabytkiem sakralnym Krety jest trójnawowa kreta kopuła, w monumentalna bazylika Agios Titos w Kortynie, VI wiek. Dziś w ruinach pozostałości innej wczesnochrześcijańskiej bazyliki Agia Sophia, V wiek, odkryto na skraju wioski Pana Mors, a także obok wsi Guandaliana szczątki bazyliki w VII wieku z dekoracją mozaikową. Drugi okres bazylijski, 961 do 1204 rok naszej ery, cechował się odrodzeniem życia religijnego i związany z tym wybuchem działalności budowlanej. Z tego okresu zachowało się kilka kościołów w różnych częściach wyspy, m.in. Panagia Kera, 13 do 14 wieku, w Kcisie Panagia, 13 wiek, Fodele Agios Ethichos, XI wiek. Obok chromasterii Agios Loannis, XIII wiek, w Geraki czy Machani Archagalos, X wiek, w Episkopii Chrismosos. W okresie weneckim w wioskach i na bazdrożach całej Krety nadal powstawały monastery, kościoły i kapliczki w stylu bizantyjskim. Na całej wyspie jest ich podobno około 500. We wnętrzach wielu z nich zachowały się piękne, stare malowidła. Weneckie twierdze, pałace i świątynie. Z nadejściem Wenecjan na Krecie znów pojawiły się potężne fortyfikacje. Do dziś stoją twierdze na wyspach Spinalogia czy Gramowusa oraz w Chani, Rejtmonie, Irklionie i Sitiri. W błyskawicznym tempie wznoszono fortece, porty, arsenały, latarnie morskie, budynki celne,
a miasta otaczano murami. W architekturze sakralnej okresu weneckiego wyraźnie naznaczył się wpływ włoskiego renesansu, dając w efekcie swój isty styl, zwany renesansem kreteńskim. W stylu tym budowano zwłaszcza miejskie bazylii San Marco w Ieraklonie, Santa Maria w Rethmonie, San Francesco w Chani oraz niektóre klasztory, zwłaszcza w północnej części wyspy. Moni Arkadi, Moni Adia Triadana, głębokiej prowincji wciąż żyła bizantyjska tradycja architektoniczna. Jednym zwiastunem nowego były charakterystyczne ażurowe sygnaturki w kościołach i kapliczkach. Wenecjanie pozostawili po sobie okazałe budowle mieszkalne, pałace miejskie w Chianie i Rethmonie i publiczne lodzie w Chianie i Heraklionie, a także ozdobne fontanny, m.in. Morricioniego oraz Bambo w Heraklionie, Romondiego i Rethmonie, tureckie meczety i Sanchisia. Turcy, którzy podbili wyspę w XVII wieku, budowali w miastach meczety. Często adaptowali w tym celu świątynie chrześcijańskie, wysmukłe iglicy minarałów. Wznosili też studnie do ablucji, rytualnych łaźni gospody. Prywatne budynki mieszkalne miały obowiązkowe nadwieszane drewniane ganki, zwane szanchnisia, które dodawano nawet do dawnych weneckich pałaców. Większość budowli osmańskiego podupadła po odzyskaniu przez Kretę niepodległości. Niektóre planowo niszczono jako niechlubne pamiątki okupacji. Najwięcej zabytków osmańskich zachowało się w Chani, meczet Janczarów z 1645 roku, Rethmonie, minaret meczetu Narantizes, łaźnie domy Sanchisia. W Heraklionie studnia do ambucji.